Fabryki fortepianów niestety nie udało się wskrzesić, nie udało się jej uratować, ale na szczęście udało się uratować pamięć o rodzinie Fibigerów, jak również ten obiekt został zrewitalizowany przez prywatnego przedsiębiorcę, więc pamięć i pamiątka jest. A o tym, w jaki sposób dzisiaj możemy pamiętać o rodzinie Fibigerów, czym jest ta rodzina dla Kalisza i dla jego historii? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Moniką Sobczak-Waliś, kierowniczką działu zbiorów specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Dzień dobry. Dzień dobry. I Robertem Kucińskim, dyrektorem tej biblioteki. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witamy. W Kaliszu trwa rok Fibigerów. Muszę przyznać, że dzieje się bardzo dużo i trudno wymyślić coś, co zaskoczy, a mam wrażenie, że bibliotece się to udało, bo gra miejska to jest coś, czego się nie spodziewaliśmy. Myślę, że te aplikacje, gry miejskie są coraz mocniej obecne w naszym życiu kulturalnym. Biblioteka też trochę staje się specjalistą od tego typu działań, bo przypominam, że w zeszłym roku zrobiliśmy też grę poświęconą Stefanowi Szolcowi Rogodzińskiemu i aplikację zatytułowaną Krajskie Ścieżki w wojnie polsko-bolszewickiej. Mamy w planach też grę, która będzie poświęcona Karolowi Malapertowi i obserwacjom Słońca, więc ciągle myślimy o tego typu działaniach, ale one są częścią większego przedsięwzięcia, o tym warto pamiętać. W tym projekcie, który powołałeś teraz do życia, na który dostaliśmy dofinansowanie dzięki programowi Partnerstwo Książki, to będzie nie tylko gra, nie tylko aplikacja, nie tylko spacery po mieście, po wyznaczonych punktach związanych z historią rodziny, ale to będzie także strona, podstrona internetowa, gdzie umieścimy aplikację, gdzie będziemy przypominać historię rodziny, gdzie umieścimy wszystkie dokumenty z nimi związane, gdzie czytać o tej historii będziemy nie tylko my, bibliotekarze, ale mam nadzieję, że namówimy także córkę i wnuczkę, czyli panią Elwirę Fibiger i Judytę Fibiger. No właśnie, bo gra miejska ma bardzo mocne oparcie w książce. Książce Dusza zaklęta w fortepianie właśnie pani Elwiry Fibiger i wspomnień o jej wielopokoleniowej rodzinie, czyli twórcach tej wielkiej fabryki. Tak, zgadza się. My w swoich projektach zawsze staramy się sięgać do źródeł archiwalnych. Tym razem sięgnęliśmy po książkę, bo kto lepiej opowie o rodzinie, jeśli nie przedstawiciele tej rodziny. To znakomita baza wyjściowa do naszej opowieści. Poza tym my w naszym projekcie chcemy pokazać tę zasłużoną dla naszego miasta rodzinę z nieco innej perspektywy. Nie chcemy, żeby to były postacie słownikowe, pomnikowe, więc chcemy ich pokazać od tej takiej codziennej strony ich i ich pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się nasze działania zogniskować właśnie wokół książki Dusza zaklęta w fortepianie. Żeby też pokazać bohaterów od takiej ludzkiej strony, to warto pokazać miejsca, w których żyli. I tutaj warto wspomnieć, że gra będzie nie tylko grą mobilną, ale również taką grą, którą będziemy mogli sobie po prostu pochodzić ścieżkami po Kaliszu, tymi ścieżkami rodziny Fibigerów. Jakie to będą miejsca na przykład w Kaliszu? Wiadomo, że są to takie miejsca, które od razu kojarzą nam się z rodziną Fibigerów, więc musi być na pewno fabryka przy Chopina, musi być pałacyk przy niej położony, ale to także jest na przykład Liceum Kościuszki, gdzie oni chodzili, gdzie pobierali nauki. To będzie oczywiście także cmentarz, gdzie są pochowani, ale także park. Może nie taki oczywisty, ale znam to z opowieści między innymi wnuczki Judyty Fibiger, że dla pana Gustawa po prostu park był tak ważny, że on go codziennie odwiedzał. Więc chcemy też jeden punkt zrobić tam i tam umieścić opowieść o Gustawie kochającym park w Kaliszu. To jeszcze dopytam o tę historię. Od czego tak naprawdę zaczęła się bytność rodziny Fibigerów w Kaliszu? Jak tutaj trafili? Jak zasłynęli na samym początku? Rodzina Fibiger pojawiła się w Kaliszu w pierwszej połowie XIX wieku. W latach 70. Gustaw Arnold zbudował pierwszy instrument i jakby tym wpisując rodzinę Fibiger już na trwałe w historię przemysłu muzycznego miasta Kalisza. Kolejni przedstawiciele tej rodziny, czyli jego syn, jego wnuk, ale nie tylko, dokładali cegiełki do całej tej historii, rozsławiając Kalisz
właściwie na całym świecie. Instrumenty, które tworzyli, fortepiany, pianina, otrzymywały nagrody zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Tutaj warto wspomnieć choćby Londyn czy Paryż. To, co się jeszcze udało tej rodzinie, to zaszczepić w Kaliszanach nie tylko miłość do dźwięku tych instrumentów, ale miłość do ich tworzenia, bo musimy pamiętać, że już kolejne pokolenia Kaliszan pracują z tymi instrumentami, poddają je renowacji, budują je. W Kaliszu działa jedyne w Polsce technikum budowy fortepianów, a więc kolejne pokolenia Kaliszan kształcą się, by pracować z tymi instrumentami. To jeszcze na koniec tylko dopytam, kiedy z tej gry miejskiej będziemy mogli korzystać, czy już trwają prace nad nią? No, prace właśnie dopiero się zaczynają, przed nami kilka miesięcy pracy. Powinniśmy zmieścić się do końca października, to jest finał projektu, ale no, przed nami jest ciężka praca, można powiedzieć, bo my, bibliotekarze, musimy teraz się spotkać z edukatorami, którzy są specjalistami od gamifikowania takich treści literackich i historycznych, razem z nimi przygotować tę grę. Tę grę chcemy także testować najpierw z młodzieżą i dopiero potem zrobić rodzaj premiery. Mam nadzieję, że pandemia nam pozwoli na to, żeby to rzeczywiście była taka premiera z udziałem wielu osób, byśmy mogli się rzeczywiście przespacerować przez Kalisz razem z duchami rodziny Szpiger. I na to wszyscy czekamy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby śledzić poczynania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, bo naprawdę dużo się dzieje. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy.